Tam ponownie przechodzę do kwestii, którą zaproponowała Dominika, czyli kwestii trauma, takiej, że przekręciłam, kwestii Toma Forda. Jest to marka z pogranicza w pewnym momencie niższej miejsce, zaczęła się pojawiać stacjonarnie Douglas, ale już w tym momencie i Douglas i Sephora, a Enotino, także już teraz bardziej przechowast, no, żeby zatraciła to, co z tej linii tam klasycznej, z tej serii, nie tych butikowych zapachów Toma Forda, takie zapachy jak czarna orchidea, kwiatowa orchidea, orchid soleil, w tym momencie white patchouli, co tam jeszcze, no kiedyś Sahara Noir, i zaczęły się potem pojawiać różne inne, w niektórych Douglasach było rozszerzona ta seria butikowa, ale nie wszystkie zapachy, niektóre faktycznie nie były dostępne, czasami nie były jeszcze nawet w tych. Zakrywam się, może nie zamarzę i tak chyba do końca. I mogę powiedzieć, że nigdy do mnie nie przemawiały te ich klasyczne zapachy czarna orchidea, zbyt dużo takiej już może popularności tego zapachu i też w ogóle zapachów później też i na rynku, które były bliźniacze. Natomiast orchid soleil, muszę powiedzieć, że mi się spodobał, dlatego że na mnie nie trafił słoneczną orchideą, co bardziej w takich klimatach jesienno-cynamonowy. Takie trochę cynamonowe ciasteczka wychodziły na mnie. I skończyło się flakon. Mam do tej pory ten flakon. Oczywiście wspominałam kiedyś, że oczywiście fenomenalnym zapachem dla mnie z Toma Forda jest oczywiście warto wspomnieć o niezużywaniu Sahara Noir. W takich klimatach później mamy Róż Banusz Ember, czyli Embers, tak. Ember czy Embers? Chyba Embers. Już mi się miesza, ponieważ mamy też jeszcze zapach w ogóle z Anka Kus też z Ember. Tam jest z kolei December, tak. Z Róż Banusz jest Embers. Kadzidlanych, drzewno kadzidlanych, ciepły, słoneczny. W ogóle gdzieś mam jeszcze w ogóle Sahara Noir, może na mierze. Mam dzięki koleżance perfumowej. White Patchouli w tym momencie kładały się na mnie trochę w stylu takiej miodowości Soir de Lune z Sisley'a, który też mam i uwielbiam ten piękny miodowy szyfr, więc coś było właśnie w tym White Patchouli, ale White Patchouli nigdy u mnie nie było w kolekcji. Na pewno bardziej pasowała Velvet Orchid niż Black Orchid. Ten noir aż tak dobrze nie poznałam, to są takie różne klimaty właśnie w tej marce Toma Forda z różą. Nie są to złe klimaty, natomiast jakoś nigdy aż tak mocno mnie nie wciągnęły. Miałam, czy mam jeszcze, nie wiem, któryś z tych cytrusowych zapachów. Mają lepsze i gorsze cytrusowe. Vetiverowe, jak to vetiverowe, klasycznie vetiverowe zapachy udane, ale nie są jakoś wstrząsające. Co tam jeszcze? Miałam kiedyś jasmin, jak to się nazywało? Bo to nie chodzi o te jasmin rouge, ten taki właśnie bardziej indolowy jaśmin, który jest na stałe w ofercie. Tylko to było, jasmin mask. I to był taki klimat jaśminowej herbacianości i zupełnie innej jaśminowości, takiej właśnie pasującej mi, takiej rześkiej, świeżej, przestrzennej, kobiecej, nieindolowej, nieproblematycznej itd. Także tak. W takich klimatach później na przykład mam Kiliana Imperial, czyli Oezo z Nowosa, czy też Jasmine Satin, czy Satin, trochę też, czy też Costume National Scent, klasyczna taka herbacialność, jaśminowa herbatka. Tak, także dobrze, wracając do Toma Forda, bo te różne butikowe, muszę powiedzieć, że w butikowych mamy oczywiście unikat. Nie wiem, jak to się wymawia, świetka japońska, no piękny zapach, miałam też linię z Shanghaiu, piękny, dużo piękny, ale świetka japońska to jest fenomenalny zapach, to jest śliwka z cynamonem, z takim trochę drewnem, jesienią, trochę odymieniem, taki właściwie bardzo elegancki, taki zapach, który lubią używać
wystaw i tak dalej. Więc jakby to jest, tak pasowało idealnie. Różne inne zapachy butikowe się u mnie przewijały, bardzo na lawenda, co tam jeszcze, właśnie te lilie, miałam różne lilie. Oczywiście łód mineral, czy mineral łód, no przepiękne nadmorskie, wtedy też wycofano, zjawiskowe zapachy. Także dużo perełek zawsze w tej części butikowej, jeżeli chodzi o Toma Forda. No to seria w końcu się zaczęła dożyć dostępna w Douglasach, chociaż siwki japońskie nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam siwkę japońską stacjonarnie, nie wiem. Poznałam dużo tych nowszych Tomów Fordów, nie wiem, czy jakieś chyba może były przyjęcie, nie przyjęcie, nie wiem. W każdym razie to już nie idzie w taką stronę według mnie, jak bywało. Orchis jedna jeszcze zostało u mnie, trochę jeszcze mam właśnie siwki japońskiej. Także tak to wygląda. W ogóle w pewnym momencie też stacjonarny Meglamour. Nie wiem jak teraz, ale to tak bywało. Różne zapachy Toma Forda, również tej serii. W zasadzie wydaje mi się, że to po tym Toma Forda można było podzielić na takie trzy części, może przynajmniej trzy. Te takie zapachy, które po prostu były w większości miejsc, przecież się wszędzie, te wszystkie mleko orchid, velvet orchid i tak dalej. Te zapachy właśnie butikowe, te rzadziej dostępne w tych takich innych flakonach i tak dalej, one się pojawiły w niektórych, na przykład Douglasach. I one na przykład w Notino nie bywały, Meglamour z kolei bywały, te pośrednie według mnie, takie, które miały jakąś taką większą dostępność. Mówię o takich zapachach, które nie były chyba z tych najdroższe. Jakby może jeszcze inaczej zróbmy. Bo w pewnym momencie były te butikowe, które były w małych flakonikach i tych karafkowych. I to wyróżniało ten dany sektor Toma Forda. Natomiast potem się jeszcze pojawiły te zapachy, gdzie mamy przeskwinie, gdzie mamy to chyba Rose Prick, chyba jeszcze coś innego, które były tylko w 50-kach. I one na przykład się pojawiały w stacjonarnym Meglamour. One się tam pojawiały w stacjonarnym Notino. Natomiast były te niektóre zapachy zarezerwowane chyba tylko dla Douglasa, a niektóre tylko dla Douglasa online. Nie wiem, czy do końca dobrze wyjaśniłam, ale było to zauważane. Jakby coś się zaczęło dziwnego dziać w ogóle z tą marką. Ta wszechobecność, tysiące tych różnych linii, takie rozdrobnienie się trochę. Myślę, że wtedy też zapachy dostają. Na przykład o Lost Sherry z tych takich nowych. No po prostu jest tak dużo zapachów w takich klimatach, czyli jak widać taki klimat nie jest trudno stworzyć. Dodatkowo były jeszcze jakieś inne wersje wiśni, które tam poznałam stacjonarnie. No i jakby te wszystkie nazwy może obiecywały pewne rzeczy, ale po prostu nazwy, no to wszystko może się porozmywało. Może nawet się nie koncentrowałam na nutach, może jakieś oczekiwania wokół nazwy, a może nawet tych oczekiwań już nie było. Mówię o sobie. Po prostu, nie wiem, coś co sugerowało, że nie będzie mi się na słodko, było jakby kolejnym gdzieś tam powiedzmy wiśniowym, może nie ulepem, ale takim zasłodzeniem. I jakby ja się po Tomie Fordzie bym spodziewała takich wiśniek Valen d'Or'e macone, a nie tego typu klimatów, które nie wiem, potem były Alessara i tak dalej, czy takie wiśnie zasłodzenie, jakieś takie klimaty, nie wiem, typu jakieś wiśniowe, tanie wino, nie wiem. Bo trochę pewien zapach stary tak mi się kojarzył, no niestety tak to, taka jest prawda. To też nie jest tak, że ja od razu skreślam coś, co jest wiśniowe i tanie, wiśniowe i słodkie i tylko Valen d'Or'e. Dlatego, że mam pewien zapach arabski i na przykład jest bardzo stylu Skady Sherry, która może jest słodka, ale jakoś tam powiedzmy, może można myśleć, że jakoś urobliwość taką dziewczynę, coś trochę można słodkość, ale w tym sensie zawieram. Tak by, też nie jest tak, że coś, co jest tanie, wiśniowe, słodkie będzie od razu złe, ale po prostu no serze, tam były różne wersje tego Sherry, słodkie czy coś. Składników, tylko praca nad tym wszystkim jest taka, żeby to nie powinno być coś, co przeszkadza, to nie powinno być coś, co jest zauważalne i można tak to wszystko robić, że nie będzie zauważalne. W momencie, gdy tworzy się zapach, gdzie po prostu nie czujesz tanie alkohol, coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Nie chodzi o to, że w tych drogich zapachach nie jest użyty alkohol, tylko po prostu zostało to
wiadomo, jak ktoś mówi, że mówi się, że może syntetyczne wyjdzie wiadomo, to, że to się zna syntetyczne z pojęcia, bo jest syntetyczne z pojęcia zadaniowe i tak dalej, to jest popularne. Tylko chodzi o to, o wydźwięk, czyli mogą być użyte syntetyczne składniki, wydźwięk jest naturalny. Chodzi o naturalność, prawdę wydźwięku. Mówię o tej syntetyczności, tak samo o tej kwestii alkoholu, czyli po prostu to są określone pojęcia i to nie chodzi o taniość składników, na przykład tylko tani wydźwięk realizacji. To nie chodzi o syntetyczność składników jako taką, tylko właśnie ten efekt realizacji. Dostępność, no już mocna wszechobecność i tak dalej.